Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 27 odcinek, o ile się nie mylę, z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Zgodnie z tym, co mówiłem w odcinku poprzednim, chciałbym kontynuować fabułę i dzisiaj zabierzemy się za zadanie Leże Bestii. Musimy odszukać Pucybota poznanego w czasie wizji, jakiej doznaliśmy w odcinku poprzednim. Ja już jestem tutaj na miejscu, teleportowałem się poza nagraniem, no i lećmy. Poszukajmy tego dzieciaka i mam nadzieję, że coś tam powie. Oho. No, to jak to wytłumaczysz? Nieważne, czy leje, czy słońce przypiega przez tydzień, tutaj zawsze jest błota po kostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. Ci dam klimat zaraz. Co rano wylewasz, pomyję, tu i przed naszym warsztatem, żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dawać go! Zostawcie go. A ty co za jeden? Nic wam do tego. Ale póki tu jestem, nie tkniecie dzieciaka. Tak? To wrócimy, jak sobie pójdziesz. Spróbujcie, a znajdę was. Grozisz nam? Tak. Zostawcie małego w spokoju i wynoście się stąd. Oż ty! Nie będzie obwieść z północy nam tu wyżej strał niż dupę miał. Najpierw obijemy gębę jemu, a potem zajmiemy się szczeniakiem. Dawaj, na niego! Jeszcze panowie, zobaczymy, kto tu komu gębę obije, ale Geralt, wiesz co, przydałoby się, żebyś... Kurde, czekajcie, czekajcie. Moment, moment. A, oni są trzy hity, dobra. Okej, lepiej nie namierzać, bo będę mieć problem z unikaniem później. Kurde, ale panowie, nie blokujcie tyle, bo tak to was... On wybił Hansę Szpaka z Dragena. Dokładnie tak było, stary. Także powinieneś czuć respekt w tym momencie przed Geraltem. Oho. Dobra, kilka razy operowałem po łbie, ale nic się takiego w sumie nie... No stary, nie blokuj już. Ale nic się takiego w sumie nie stało. Co to ma znaczyć? Co to za bójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie bestii. A tak, coś słyszałem. A ci tutaj to co? Utrudniali śledztwo. Rozumiem. No nic, posiedzą sobie kilka tygodni w ciupie, to im się odechce przeciw księstwu występować. Idziemy. Niesamowite! Ależ ty umiesz machać tymi łapami! Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet! Tak? Jakby to według ciebie miało wyglądać? No, najnormalniej w świecie proponuję ci spółkę. Ja bym zajmował się swoją robotą, a ty byś stał na straży. No i jesteś ode mnie silniejszy, więc rano byś nosił pomyję i pomagał mi robić błoto. Czyli z tym błotem to prawda. Słusznie chcieli ci spuścić manto. No wiesz, trzeba sobie jakoś radzić, nie? No, to jak będzie? Wchodzisz w to, czy nie wchodzisz? Zastanowię się. Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zaraz, zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów, chyba że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam! No dobra, niech będzie. No, dobra. To o co chciałeś zapytać? O jednego z twoich klientów. Wysoki, nosi ciemny, elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Coś mi świta. No, nie ukrywam. Jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Ile? Powiedzmy, wystarczy... 500 koron. Co? Chyba oszalałeś. Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kram z takim wielkim, kolorowym szyldem.
I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz, potrzebuję kapitału. Może pan... Kurde, no z jednej strony mogę na niego użyć akcji, ale wiecie co? Nie chciałbym chyba. Dzieciak jest naprawdę przedsiębiorczy, to mu trzeba przyznać. Może ponegocjujmy z nim, ażbym mu chętnie dał jakąś kasę. No dobrze. Może się jakoś dogadamy. Okej, no 500 koron to chyba trochę za dużo, stary, wiesz, ale takie 450... Albo spróbujmy 400 może. Ale... no... czy ja wiem? No dobra, to 450 może? O, no widzisz? Wiedziałem, że się dogadamy. Niech będzie. Na tyle mogę się zgodzić. Piękne dzięki, nie zapomnę ci tego. No dobra, a teraz do rzeczy. Nie wiem, jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz tu na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś, skąd przychodzi? No, przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci. Co nie? Ha, widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak, dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zabrudzony but wystarczy przetrzeć, aby lśnił jak kopuła katedry świętego Lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć 3 razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją, jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. No, ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się poprztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie, takim z czerwonymi drzwiami, ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. To może zanim pójdziecie, zaopiekuję się pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję, ale może innym razem. Okej, Regis umie rozmawiać, to trzeba przyznać. Poradziłeś z tym małym. Do dzieci trzeba mieć właściwe podejście. Tak, właśnie widziałem. Znaczy, trzeba je przekupywać właściwymi rzeczami. Tak, to jest to właściwe podejście. No trochę tak to działa, nie ma co ukrywać. No dobra. Oho. To o nich mówił Pucybut. No dobrze, to w takim razie wejdźmy do środka. Tylko pewnie będzie zamknięte. Ani drgnął. Trzeba będzie wyważyć. Błagam, nieco subtelności. Równie dobrze mógł nie, no ci, na ulicy, ci goście. Walić w bęben i krzyczeć: Detlaf, idę po ciebie. To co proponujesz? Daj mi. Uwielbiam takie błędy. Panowie, możecie pójść w lewo albo w prawo, goddammit. Ładnie. Nie myślałeś, żeby zostać włamywaczem? Bardzo by ci się ta umiejętność przydała. Rozważałem to przez chwilę, ale ostatecznie uznałem za nudne. Chodźmy. Oni dalej biegną w miejscu. Ale tu mrocznie. Jest tutaj.
Nie, nie ma go. Ale na pewno był. Zapach wciąż jest silny. Rozejrzyjmy się. No dobra, to zobaczmy, co w tym domu mamy ciekawego. Na kasę misji, co ciekawe. W związku z nieuiszczeniem opłat najmu lokalu wykorzystywanym pod magazyn, decyzją sądu administracyjnego miasta Buckler nakazuje się najemcy Alricowi de Sam opuszczenie lokalu w ciągu 7 dni. Niezastosowanie się do powyższego nakazu nakłada na dłużnika karę więzienia, a o długości wyroku zadecyduje sąd dla dłużników, komornik Victor Lamar. Okej. Okay. Stara zabawka. Nikomu już się nie przyda. Szkoda. Kiedyś musiała być ładna. Dobra, list do pana sklepikarza jeszcze. Drogi panie sklepikarzu, od dawna proszę moich rodziców, żeby kupili mi zabawkę. Mamusia wtedy płacze i mówi mi, że nie mamy pieniążków. Mój tatuś zawsze się denerwuje, jak go pytam o to, kiedy zarobię, i raz nawet mnie uderzył. Moje koleżanki mają piękne zabawki. Laura ma puchatego misia, a Michelle lalkę ze złotymi włosami, które można czesać prawdziwym grzebieniem. Martwię się, że ja nigdy nie dostanę żadnej zabawki, dlatego napisałam do pana ten list, panie sklepikarzu. Tak naprawdę to już dawno chciałam do pana ten list napisać, tylko że nie umiałam jeszcze pisać. Teraz już umiem. Jakby pan miał jakąś ładną zabawkę, której nie chciało żadne dziecko, to ja się nią zaopiekuję. U mnie będzie szczęśliwa. Niech się pan ze mnie nie śmieje. Wiem, że jestem mała, ale wiem już też, że zabawki tak naprawdę nie żyją. Żyją tylko w naszej wyobraźni, ale to co z tego? Ja bym ją bardzo kochała, Isa. Okej. Okay. Ktoś niedawno naprawiał tę zabawkę. I te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. To prawda, Regis, we mnie też dosyć spory. Brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. Może sam machał mieczem. W sensie Detlef. Ej, na Regis, proszę mnie nie przesuwać tak brzydko. Regis, halo, nie zaciąłeś się? Nie, dobra. Ładny drobiazg. I te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. Tak, Regis, to już mówiłeś. Dobra, to udajmy się na górę. Chodźmy na poddasze. Oho. Więc tu uwił sobie gniazdko. Powinniśmy się rozejrzeć. Podobizna kobiety. Trochę zamazana. To jego dziewczyna? Nie wiem. Kogoś mi przypomina. Kogo? Nie wiem, ale mam wrażenie, jakbym już ją spotkał. No, mi osobiście chyba... Chociaż? Nie wiem. Może ja też kojarzę? Ciężko mi stwierdzić na ten moment. Narzędzia były niedawno używane. Detlef w przerwach od mordowania naprawia zabawki. Daruj sobie złośliwość. Detlefie van der Eretein, nie znasz nas, ale my znamy ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem. Wiadomo nam o twojej słabości do kobiety imieniem Renavet. Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu, obedrzemy ze skóry. Możesz ją jednak ocalić, wystarczy, że udasz się do Buckler i w określony sposób zgładzisz 5 osób. Na zabójstwo masz 3 dni. Jeśli się nie wywiążesz, zamiast kolejnego listu, dostaniesz palec swojej ukochanej. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlef nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje. Ale wiecie co, to może być trochę, nie wiem, dziwne to jest, no bo naprawdę Detlef miałby problem, żeby odbić tą kobietę z rąk tych bandytów, kiedy jest wampirem, serio? Przecież Regis to by łatwo położył takich gości. Masz pomysł, kto to może być? Detlef ma jakiś wrogów? Detlef miewa wrogów, ale zwykle bardzo krótko. Może któremuś udało się uciec? Teoretycznie może. Choć nie znam nikogo takiego. Ale jeżeli jest, to musi być kimś bardzo niebezpiecznym. Zresztą wiesz, walczyłeś z Detlefem. To musi być ktoś obcy. Kim jest Renavet? To jego dawna miłość. Jedyna ludzka kobieta, z którą wszedł w bliską relację. Zaakceptowała go. Dzięki niej znalazł swoje miejsce w tym nieprzyjaznym dla nas świecie. Rozpoczęła dzieło, które ja staram się kontynuować. Poznałeś ją? Niestety, nie miałem przyjemności. Odeszła od niego jeszcze zanim Detlef mnie odratował. Chociaż on zawsze twierdził, że zaginęła.
Czemu tak myślą? Zostawiła jakieś ślady? Żadnych. Co więcej, razem z nią zniknęły też wszystkie jej rzeczy, co obala tezę, jakoby została porwana. Moim skromnym zdaniem któregoś dnia Detlaff wpadł w furię, a ona ujrzała jego drugie oblicze. Wówczas odeszła. Detlaff nie mógł się pogodzić z tym, że go rzuciła? Tobie wydaje się to takie dziwne? Nie jeden człowiek by sobie z tym nie poradził. A Detlaff jest dużo bardziej emocjonalny od ludzi. Ona była dla niego nie tylko miłością, kochanką, ale też członkinią jego stada. A stada wszak nie opuszcza się z własnej woli. Skoro była dla niego taka ważna, to nie próbował jej szukać? Wy, wampiry, macie przecież swoje sposoby. To powinna być dla niego pestka. Geralt, jak słusznie zauważyłeś, jesteśmy wampirami, a nie cudotwórcami. Szukał jej, rzecz jasna, przez wiele miesięcy, ale w końcu dał za wygraną. Zaś nawet najwyraźniej poznała go na tyle dobrze, że wiedziała, jak zatrzeć za sobą ślady. Nawet jeżeli wtedy Renavet od niego odeszła, to tym razem rzeczywiście ktoś ją porwał. Trudno mi się z tobą nie zgodzić. Trudno też przewidzieć, do czego jest zdolny, aby ją odzyskać. Na pewno jest gotów zabijać. Zrobiłbyś to samo dla Yennefer. Zabija, bo mu na niej zależy. A ta krew, ci ludzie, nie mają dla niego znaczenia. Ja rozumiem. Chcę ratować dziewczynę ze swojego stada. Właśnie. No dobrze. Wiemy, że ktoś go szantażuje, ale ciągle nie wiemy kto. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. No dobra, czyli no dobrze, że znalazłem ten list, ale na razie poza tym za wiele się nie dowiedzieliśmy. Tu jeszcze coś jest. Listy z nazwiskami. Zobacz. Kartki z nazwiskami. Hrabia Crespi, hrabia Dulac, Milton de Peyrac Peyran, hrabia de la Croix. Tak, to ofiary Detlaffa, ale nie jego charakter pisma. Musiał mu je przysłać ten, kto napisał list. Wszystkie są napisane takim samym atramentem. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cynabarytu. To rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko... w Nazairze. Ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja. Ale może warto to zapamiętać. Spójrz. Na tej kartce jest jakaś plamka. Powinie. Ale w Beauclair to chyba nic niezwykłego. Być może. Ale może to też warto zapamiętać. Ten szantażysta to musi być ciekawa postać. Co masz na myśli? Regis, no sam pomyśl. Ktoś porwał ukochaną wampira. Zmusił go, żeby zabijał na zamówienie. Chociaż jak sam twierdzisz, nie jest mordercą. Moim zdaniem to nie może być byle kto. Masz rację. Kiedy teraz o tym myślę, to zastanawiam się. Czy to przypadkiem nie jest jeden z was? Wampir. Właśnie. Robi się nader interesująco. To jedna z hipotez, ale nie przywiązywałbym się do niej, póki nie dowiemy się więcej. Racja. Dobra, podsumujmy, co mamy. Ktoś szantażuje Detlaffa. Przysyła mu kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazairskim atramentem? Niewiele. Dość, by uznać Detlaffa za niewinnego. Rzeczywiście. Wygląda na to, że został zmanipulowany. Jest narzędziem w rękach jakiegoś szaleńca, który każe mu zabijać. To prawda, ale to otwiera przed nami pewną furtkę. Jeśli znajdziemy Renavet, dalsze szantażowanie Detlaffa nie będzie mieć sensu. Szantażyści stracą kartę przetargową. Jest to jakiś pomysł. Może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlaffem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabije. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Posłucha cię? Posłucha.
Może poczekam z tobą? Nie. Wyczuję cię na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżną. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na ciebie. Obaj. No dobra, i widzę, że rozpoczęliśmy kolejne zadanie fabularne. Wino, rzecz święta. Ale wiecie co, to jest w sumie chyba dobry moment, wydaje mi się, żeby udać się na to jeszcze jedno zadanie poboczne, które nam zostało, bo teraz nie chciałbym zaczynać kolejnego zadania fabularnego, bo jest na to troszeczkę za mało czasu. Więc pozwólcie, że ja sprawdzę, jak to zadanie poboczne się nazywa, gdzie ono jest do odnalezienia, bo ono jest też ukryte. I za chwilę do was wrócę. No i okej, moi drodzy, witam was z powrotem. Znalazłem już na internecie, gdzie to zadanie konkretnie jest. Także możemy się już na nie udać. Przeczytałem też troszeczkę tam opis tego zadania. Może to być dosyć ciekawe. Zobaczymy, czy ono faktycznie się tu aktywuje. No bo nie, no robić go na pewno nie robiłem. Nie kojarzę go. Tak, dokładnie. O co tu chodzi? Zobaczmy. Bandaże. Bandaże, gdzie ja spakowałem bandaże? Jemu już się raczej nie przydadzą. Co? Ale zaraz, przed chwilą jeszcze oddychał. Po prostu się wykrwawił. Złamana noga i przerwana tętnica udowa. Przy takiej ranie śmierć to kwestia paru chwil. Bogowie! Co tu się właściwie stało? Ja jechałem sobie tędy z towarem. Kiedy nagle usłyszałem jakieś krzyki. Ten tu, o, czołgał się do drogi i potem stracił przytomność. Zeskoczyłem z kozła, żeby go opatrzyć. I wtedy na szczęście pojawiliście się wy. Szlachetna to rzecz, pomóc nieznajomemu. Szczerze? Jak go zobaczyłem, to przeszło mi przez myśl, czy to aby nie jakaś zasadzka, czy nie smagnąć konia lejcami. Ale zostawić człowieka w potrzebie? Nie, to nie uchodzi. W wielu miejscach uchodzi. Wierz mi. Nim ruszysz dalej, umyj dokładnie ręce i spal koszulę. A potem dla bezpieczeństwa natrzyj jeszcze skórę macierzanką. Inaczej zapach krwi zwabi gule. Kim wy właściwie jesteście? Wiedźminem. Aha, czyli myślicie... Myślicie, że tego... Że tego człowieka zabił jakiś potwór? Zobaczmy. Noga złamana, ale przyczyną śmierci była rana. Mała, ale głęboka. Krawędzi gładkie. Albo po broni kłującej, albo po grubym pazurze, jak u wiwerny. Ciężko rozstrzygnąć. Dziwny ten jego napierśnik. Pokryty śniedzią. Powgniatany. Chyba zabytkowy. Handluje starzyzną, to się na tym znam. Tylko ciekawe, czemu go założył. Tego nam już raczej nie powie. Teraz trzeba tylko ustalić, skąd się tu wziął. Zakładam, że z tamtej willi. Ale muszę to sprawdzić. Bywaj. Czekaj, idę z tobą. No dobra, niech będzie, może. Może nam coś pomoże, ewentualnie? Niech będzie. Trzymaj się blisko, mów cicho i niczego nie dotykaj. No i okej, mamy ostatnie właśnie zadanie poboczne, przynajmniej tak mi się wydaje. No żadnego więcej nie znalazłem, a o tym właśnie zadaniu rekonstrukcja pisaliście mi też właśnie w komentarzach. Ponoszę śladami zamordowanego mężczyzny, używając wiedźmińskich zmysłów. Dobra. Mogę to zbadać, czy coś? Pewnie tutaj w stronę posiadłości. Próbował przeleść przez mur i spadł. Prawdopodobnie chciał się wydostać z posiadłości, ale nie mógł otworzyć bramy. Aha, my nie przejdziemy w ten sposób, serio? Nie no, przejdziemy, teraz zadziałało. Okej. Zbadaj teren. O kurde, ale rzeź. Tors przedziurawiony z ogromną siłą. Cios przebił twardy metal. Napierśnik identyczny jak u mężczyzny z traktu. Gardło jest zmasakrowane. To był jeden silny cios.
Obok ciała tarcza. Stara i wyszczerbiona. I ceremonialny miecz. Robota Ensid. Misy ceremonialne? Jakby do składania ofiar. Ale z czego? Tylko nie mów, że z ludzi. Ślady ognia. Coś tu się zapaliło. Albo wybuchło. Silny zapach. Liczne rany na ciele. Wszystkie kłute. Ale ciężko powiedzieć od czego. To człowiek. Ale w elfim ubraniu. Jesteś pewien? Skąd by je miał? W tym są prawie nie ma nieludzi. Uciekał. Potem rzucił się na ziemię, żeby zdławić ogień. Bez powodzenia. Ale zapach spalenizny się oddala. Być może ktoś miał więcej szczęścia i udało mu się stąd odbiec. A kurde, o kij tu chodzi w zasadzie? Nadpalony kubrak. Ktoś go z siebie zdarł, rzucił tutaj i pobiegł dalej. No dobra, zobaczmy, bo tu jakieś dziwne dźwięki są stąd. Jakieś, nie wiem, to jak wilkołak jakiś brzmi? Może tam nikogo... Wiem, że jesteś w środku. Słyszę twój oddech. Otwórz drzwi. Nie zrobię ci krzywdy. Oni tam cały czas są? Ten oddech to brzmi jakby jakiś wilkołak oddychał, a nie człowiek. A to pewnie przez to, że tych wiedźmińskich zmysłów używałem, one są mega wyostrzone. Posłuchaj mnie. Jestem wiedźminem i przyszedłem tu, żeby ci pomóc. Ale musisz odpowiedzieć na moje pytania. Kim ty właściwie jesteś? Durand Fouché Plamondon du Savarin. Pan tych ziem. I przewodniczący klubu historycznego tu są. Przy okazji. Spotykamy się tu co roku. W rocznicę hołdu elfów. Ale coś takiego pierwszy raz. Kim są ci oni, o których mówiłeś? Te... Ja nie wiem, co to było. Duchy. Wszystko stało się tak nagle. Odgrywaliśmy scenę hołdu Divetafa, kiedy nagle coś błysło i całkiem mnie oślepiło. Słyszałem krzyki, nie widziałem nic. Wtem moje ubrania zajęły się ogniem. Zacząłem biec. Ściągnąłem z siebie kubrak, wpadłem tutaj i zatrzasnąłem drzwi. Słyszałem, jak się dobijają i już myślałem, że rozwalą drzwi i będzie po mnie, ale jakimś cudem się uspokoiło. Czyli odtwarzając scenę z przeszłości, przywołaliście przez przypadek jakiegoś upiora. Może Korgorusza albo Stubę. To... Co teraz? Najlepiej byłoby zrobić to jeszcze raz, oczywiście. Zwariowałeś? Chcesz, żeby to coś zabiło i nas? Nie, nie chcę, żeby zabiło kogokolwiek. Dlatego zamierzam zrobić to, co do mnie należy. Przywołać znowu tego potwora, czymkolwiek jest. I unieszkodliwić go raz na zawsze. Durand, dam radę odegrać ten hołd samemu? Nie, samemu nie. To było wielkie wydarzenie. Kapitulacja ostatniego elfiego króla tu są. Potrzeba przynajmniej trzech osób. No stary, no zgódź się. Wiecie, o co chcę was prosić. Potrzebuję waszej pomocy, ale jeśli odmówicie, zrozumiem. Nie ma sprzeciwu? Dobrze. W takim razie uprzątnijmy ciała. Mamy czas, bo ceremonię przeprowadzimy nocą. Tego typu rzeczy mają większe szanse powodzenia po zachodzie słońca. I pozostaje jeszcze tylko kwestia mojej zapłaty. Nie pracuję charytatywnie. Ma się rozumieć. Zażegnasz niebezpieczeństwo, to nie będę szczędził grosza. No dobra, to może być ciekawe. Będziemy odtwarzać jakiś elfi starożytny rytuał. No spoko. Właściwie scenkę bardziej, a nie rytuał. Ja zajmę miejsce króla Ludowika na elfim tronie, a wy, wiedźminie, odegracie rolę władcy Ensid. Musimy się przebrać, żeby wszystko było jak trzeba.
Elfi, król Divetaf, przyjął Ludowika we własnym pałacu, na własnym tronie, w oślepiającym blasku pochodni. Okej, okay, zapal wszystkie lampy w ogrodzie, dobra. To w takim razie lećmy. To może być ciekawe zadanie. Okej. Okay. I jeszcze raz też dzięki wielkie, że napisaliście mi o nim w komentarzach, bo no to jest takie kolejne zadanie ukryte, którego na pewno sam bym nie znalazł. Zwłaszcza tutaj jednak po tym Tusą nie jeździłem. O, Geralt zdjął kaptur. A dziwnie, bo już się przyzwyczaiłem do niego. Elfi chleb, oddając ludziom władzę nad ziemią ziarna rodzącą. Okej. Następnie Divetaf nalał zdobione misy elfie wino, Gwinoet, słodką krew krainy, którą mu wydarto. Wreszcie elfi król sięgnął po miecz i tarczę, by symbolicznie oddać ludziom nad swym wojskiem władzę. Czekajcie, tam wcześniej przypadkiem chyba podniosłem te rzeczy. Nie, to nie jest to. Przedmioty fabularne to będzie tutaj? Dokładnie, zabytkowa elfia tarcza. To mi się jakoś założyło? Aha, do kieszeni, dobra. Tylko potrzebujemy chyba jeszcze zabytkowy elfi miecz właśnie. Okej. Okay. Teraz tą tarczę sobie weźmy. Dumny elfi król dobył broni i padł na kolana przed obliczem Ludowika, uznając tym samym swą ostateczną przegraną. Ludowik rzekł na on czas... Przyjmuję twój hołd i za rok powrócę, by... Bogowie, patrzcie, patrzcie na te posągi. To niemożliwe! O matko! Dobra, panowie, wy teraz spierniczajcie. Ja szybko jeszcze oczywiście zmienię miecz, no bo nie będę się klepać tym zwykłym. Dobra. Ożywiona rzeźba, no to ciekawe. Ale Geralcik, Quen, rzuć Quen, stary. Quen, no... Ej, no wy, tyfy, no nawet nie zdążyłem się ruszyć. No super. Po prostu genialny. Kurde, jak mnie denerwują śmierci w grach RPG, w sensie to jest takie, wiecie, jak ginę na przykład w jakimś FPS-ie, platformówce, w jakimś Soulsbornie, to też są naprawdę RPG, ale mniejsza. To są jednak trochę inne RPG. Jak ginę w takich grach, to wiecie, nie irytuje mnie to zupełnie, ale jak ginę w grach RPG, gdzie maksymalnie trzeba się wczuć w postać, to naprawdę cholernie mnie to denerwuje. Dobra, weźmy ten nasz miecz stalowy. Kurde. Ale Geralt, no nie pięściami, stary, no wyjmij miecz, Deklu. Geralcik. Dobra, na szczęście mam jeszcze... A, bo ja nie my... O kurde, jak oni mnie tak tyrają? Dobra, chyba wiem o co... No nie no... Co to jest za chora walka? Dobra, wiecie co? Najpierw zajmiemy się chyba tą kobietą, bo ona rzuca w nas jakimiś czarami. I muszę przyznać, że to niezłe... A może ja muszę się bić specjalnie tym mieczem, bo inaczej nie zadaję im obrażeń. W sensie, że ten miecz jest taki bardziej może skuteczny na te zjawy, no bo jest częścią tego rytuału. A może tak być w sumie, czekajcie. Dobra, mówię, zajmijmy się najpierw nią, bo naprawdę damage jest chory z jej strony. No patrzcie, kurde. Nie. No nie wytrzymam. No co to jest za chora walka, kurde, jakie ja tu dostaję obrażenia. I to jest niby... Ja już widzę siebie, jakbym grał ze zwykłą zbroją z początku dodatku. Serio, no po prostu na pewno byłoby cudownie tutaj. Ja bym był chyba na strzała. Dobra, Quen rzucone, no już po Quenie. Ale Geralcik, nie zacinaj mi się w skrzyni, proszę cię. Dobra, skupmy się na niej, pod Zetką. Dobra, oberwała. Jeszcze jedna? Jaja sobie, kobieto, robisz? Geralt, Quen. Dobra, chyba ją zabiliśmy w końcu. Dobra, z nimi już pójdzie łatwo, z tymi gamoniami, ale o kurde. Ta kobieta to mi naprawdę nieźle wyjaśniła. Te rzeźby? Przecież one ożyły. Jakim cudem? Nie wiem. Jestem specjalistą od zabijania, nie ożywiania. Ja chyba wiem, co się stało. Widzicie, te statuły pochodzą z pałacu Divetafa. Kupiłem je miesiąc temu, bo
Albo wiecie co, no lepiej będzie, jak zacznę od początku. Divetaf miał składać ludziom taki hołd każdego roku. Ale zrobił to tylko ten jeden raz. Bo potem go zabito w pogromie nieludzi pod Gorgoną w 782. I wiecie co? Bardzo dobrze się stało, bo wygląda na to, że Diveta szykował na Ludowika zasadzkę. Golemy udające pomniki aktywowane słowami Homagium. Mówię wam, jak nic w parę chwil rozszarpałyby naszego króla i jego przybocznych na strzępy. No tak, elfy, zdradliwe nasienie. Fuh! Potwór zabity. Pora wracać na szlak. Wiedźminie, czekajcie. Bardzo was proszę, weźcie to. Szerokiej drogi, Wiedźminie. No dobra, 300 koron, nie ma tragedii w sumie. Okej, widzę, że zadanie zakończone. No i tak naprawdę już chyba na ten moment... No przynajmniej ja ani nie kojarzę, ani wy nic też w komentarzach nie pisaliście o innych zadaniach pobocznych, więc tak naprawdę nie pozostaje nam nic innego, jak już chyba tak naprawdę udać się tylko i wyłącznie na wątek fabularny i zakończyć już, znaczy no w sensie nie już, że w tym momencie, ale zmierzać tak powoli do końca Krwi i Wina, no bo w tym momencie ta misja fabularna, którą my mamy odpaloną, to jest chyba siódma misja, o ile się nie mylę, szósta albo siódma, coś takiego. A tak naprawdę Krew i Wino ma 16 zadań, więc no tak naprawdę tej fabuły nie zostało nam już jakoś bardzo dużo. No podejrzewam, że no, tak jak mówiłem, pewnie na 40 odcinku seria się zakończy albo i wcześniej, a szkoda, bo naprawdę dodatek jest świetny. No dobra, także moi drodzy, cóż, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Krew i Wino, gdzie to będziemy sobie kontynuować fabułę i udamy się na zadanie Wino Rzecz Święta. Na razie.